Pirat musi przewieźć na drugą stronę rzeki królika, marchewkę i lisa. Posiada łódkę, która może pomieścić tylko jego i jedno z trzech królika, marchewkę lub lisa. Na jednym brzegu nie mogą pozostać bez opieki pirata lis i królik, bo lis zje królika, oraz królik i marchewka, bo królik zje marchewkę. Jaki jest sposób, aby pirat wykonał zadanie? Ciekawe, czy potrafisz rozwiązać tę zagadkę. Zatrzymaj film i spróbuj. Rozwiązanie zobaczysz po pauzie. Najpierw do łódki wsiada pirat i zabiera ze sobą królika. Lis może zostać z marchewką, ponieważ jej nie zje. Następnie pirat przewozi królika na drugą stronę rzeki i go tam zostawia. Możesz sobie wyobrazić, że ten królik to kolega pirata. Nie ma zamiaru uciekać. Następnie pirat obraca łódkę i wraca na drugi brzeg rzeki po to, aby zabrać marchewkę. Zostawia marchewkę na drugim brzegu. Zwróć jednak uwagę, że marchewka nie może zostać z królikiem. Królik przecież zje marchewkę. Co robi Pirat? Pirat zabiera królika z powrotem na łódkę i płynie z nim na drugi brzeg rzeki. Sztuczka polega na tym, że Pirat zostawia królika na tym brzegu rzeki i zabiera ze sobą lisa. Teraz na jednym brzegu rzeki jest lis i marchewka, a na drugim królik. No to co teraz robi Pirat? Płynie po królika. Ten wsiada do łódki i razem z piratem płynął na drugą stronę rzeki. Pirat wykonał swoje zadanie. Wszyscy znaleźli się na jednym brzegu rzeki i nikt nikogo nie zjadł. Wejdź na pistacja TV. Znajdziesz tam krótkie filmiki, z których nauczysz się matematyki.